Mocne uderzenie i bramka! I Waldo Gomez otwiera nam wynik tego spotkania, numer 12. Nie ma mowy o przewinieniu. Popławski. Popławski! Ale okienko w wykonaniu Artura Popławskiego. Ale to była świetna bramka, 1-1 w Pniewach. Błaszczyk, daleki wyrzut na Kosteckiego, słupek! Jeszcze dobitka, ale refleksem wykazuje się Krzysztof Iwanek. Znowu słupek w wykonaniu Red Dragons. Popełnia błąd zastawnik. Ferreira, zastawnik! Zastawnik i gol! 2-1 w tym spotkaniu. Nie dotarła ta piłka do Rakicia tak, jak tego chciał Mikołaj Zastawnik i Waldo Gomez. Siuda i gol! Adrian Skrzypek doprowadza nam do remisu w tym spotkaniu. Herman Romero. Do Kosteckiego, Kostecki! I mamy trzeciego gola dla Czerwonych Smoków w tym spotkaniu, ale świetnie sobie poradził. Doskonała sytuacja. Popławski do Ferreiry! I gol! Doprowadza do remisu Mateusz Ferreira. Rakić. Zastawnika, świetne podanie, Rakić, lewa noga i bramka! Tak jak mówiłem, rekord będzie dążył do tego, by zejść z prowadzeniem do szatni. Skrzypek i Waldo Gomez. I Waldo Gomez, prawa noga interweniuje, jednak Bartłomiej Nawrat. Zgubi piłkę teraz Siuda, Budniak. Odwraca się Lutecki i mamy piątą bramkę dla rekordu w tym spotkaniu. 80% roboty Pawła Budniaka. Ciągle indywidualnie Red Dragons na posterunku, jednak Nawrat, ale Klatkiewicz fenomenalnie dobija i mamy 4-5. Domagają się jeszcze faulu gospodarza, ale nie ma chyba mowy. Kontrowersyjna sytuacja. Tak jak mówiłem, nic złego tu już się dla rekordu nie wydarzy. Rekord Bielsko-Biała pokonuje 5-4 ekipę Red Dragons Pniewy. Było to spotkanie bardzo emocjonujące. Pozycja w tabeli obu ekip nam tego nie zwiastowała. Ale ostatnio dobra dyspozycja Czerwonych Smoków kolejny raz została potwierdzona w tym spotkaniu.